Zostałeś nagrodzony za łamanie prawa. Tak można powiedzieć, dokładnie. Już się okazało, że mam tam, nie wiem, dosłownie 30 sekund, po prostu musiałem się z tym uporać. Masz wrażenie, że środowisko droniarzy w Polsce to jest środowisko ludzi odpowiedzialnych? Kij w mrowisko mam wsadzić. Słuchasz podcastu Fotopolis. Rafał Ganowski, fotograf, operator drona, autor profilu Warsaw by Drone. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest tak, że kręcą cię pociągi? Pociągi chyba się tak przypadkowo, że tak powiem, wzięły, bo generalnie zacząłem raczej po prostu od drona, od architektury. Natomiast później z czasem gdzieś poszukiwałem jakiegoś ciekawszego rozwoju. Skoro już latam dronem, to postanowiłem po prostu popróbować trochę z dłuższym czasem naświetlania, ekspozycją. I wybrałem sobie na cel najpierw jakieś autobusy i w zasadzie później przeszedłem w stronę pociągów i tak już się to za mną ciągnie i właśnie nawet przy okazji chyba z tydzień temu wystartowałem z profilem Trains by Drone i tam... No właśnie do tego tak, i tam zamieszczam w zasadzie na razie głównie archiwalne zdjęcia, których mam po prostu całą masę i taki postanowiłem zrobić sobie upust temu, żeby to jednak gdzieś pokazać szerzej, a nie cały czas męczyć gdzieś na tych grupach dronowych tymi swoimi fotografiami, bo uważam, że one są w miarę ciekawe i też różnymi dronami je wykonuję, więc można tam znaleźć i od najmniejszych dronów do największych tą samą techniką zdjęcia robione. Poza umieszczeniem, jakim dronem zostało wykonane zdjęcie w opisie, umieszczasz też dokładnie, jaka to jest lokomotywa i co ona za sobą ciągnie, więc to nie jest tak, że to jest tylko fotografowany obiekt chyba. Niby tak, aczkolwiek to jest też taka, sobie postanowiłem taką formę edukacyjną nadać temu profilowi, czyli nauczyć się w ogóle tych modeli pociągów, co dokładnie sfotografowałem. Oczywiście w większości razy sobie że tak powiem, z Googlem, żeby rozpoznać, co to jest lokomotywa, natomiast to jak gdyby dopiero się wzięło od 2-3 tygodni, że zacząłem jakoś tak po prostu patrzeć, co dokładnie fotografuję, co to jest za pociąg, co to jest za model. Natomiast nie jest to tak, że jestem jakimś, jak to mówią, Mikolem, miłośnikiem kolei, skrót, który siedzi po prostu i czeka na konkretny, upatrzony model, bo często po prostu nie wiem, co to jest za pociąg i co to jest za model. Ale to jest tak, że pociągi są takim idealnym treningowym narzędziem? Tak, myślę, że tak, bo mam taką swoją stałą lokalizację, na którą jeżdżę i przy tej lokalizacji pociągi utrzymują w miarę równe tempo, no bo to jest jak gdyby dosyć istotne, żeby ten dron tą samą prędkością w miarę stabilną leciał razem z pociągiem i po prostu jeżdżę tam mówię, taka miejscówka od dwóch, w zasadzie ponad 2 lata i tam się przypatruję temu, co tam wjeżdża. Teraz już mniej więcej oczywiście po tym czasie to pendolino każdy zna, więc tutaj jak gdyby problemu nie ma. Zawsze jest jakąś fajnym obiektem do fotografowania, aczkolwiek już ostatnio staram się szukać jakichś modeli lokomotyw, których jeszcze nie mam albo mam, tylko nie do końca jestem z tych fotografii zadowolony. Czyli kolekcjonuję. Jeszcze. Tak, teraz już taki skarb, tak. Jakie znaczenie ma taki trening na tych właśnie obiektach, które poruszają się ze stałą prędkością dla ostatecznego efektu i później wykonywania fotografii w innych warunkach z innymi obiektami, ale tą samą techniką? No, myślę, że tak jak chyba ze wszystkim, czyli praca i doświadczenie i czas, który się w to jak gdyby pokłada, owocuje z czasem. Ja swoje początki, które miałem, nie wiem, 2018 rok, jak się zebrałem za autobusy i tramwaje, to było często tak, w ogóle na samym początku, że wiedziałem, że to jest do wykonania, bo tych fotografii praktycznie, czy to na polskich grupach, czy zagranicznych, nie było. I wiedziałem, że to jest do wykonania, tylko będzie potrzeba dużo czasu treningu i przy pierwszych takich moich wyjazdach to bywało tak, że nie wiem, zrobiłem 50-100 zdjęć i nawet jedno zdjęcie nie było takie perfekt ostre, prawda? Więc
wyćwiczenie sobie tego latania, tych ruchów wszelkich, które są konieczne do takiej egzekucji bardzo ostrej zdjęcia, no są, znaczy trzeba na pewno dużo pracy w to włożyć, żeby później cieszyć się takimi zdjęciami jak obecnie, prawda? Teraz jest tak, że w zasadzie z jednego lotu jestem w stanie 3 do 5 zdjęć spokojnie jakichś ciekawych wybrać. A jak to jest, ile ci zajęło od tego 2018 roku dojść do tego momentu, w którym stwierdziłeś, że tak, to jest dobre zdjęcie, jestem zadowolony z tych ekspozycji z rozmazanym tłem i ostrym pociągiem? No myślę, że to tak trudno to ocenić. No, im więcej po prostu godzin zostało wylatanych, tym te efekty coraz częściej się pojawiały. I teraz mówię, jestem na takim etapie, że już jestem zadowolony po prostu z każdego wyjazdu. No chyba, że są warunki atmosferyczne jakieś ciężkie, że tam, nie wiem, jakieś podmuchy są, prawda, gdzie ten dron przez chwilę traci tą stabilizację. Natomiast no patrząc na, powiedzmy, wylatane godziny, to myślę, że tak, żeby być już zadowolonym, to trzeba byłoby te 30-40 godzin ciągłych takich treningów sobie prowadzić, żeby te zdjęcia wychodziły takie, jakie sobie w głowie ustaliliśmy. To jest tak, że ta technika ma swoje komercyjne zastosowanie? Ludzie płacą za takie zdjęcia? Tak, tak. No ciekawa historia, bo te zdjęcia jak gdyby z pendoliną samym, które zacząłem wykonywać. Ja czasem na główny swój profil Warsaw by Drone wrzucałem raz z jakimś tekstem okolicznościowym, typu, nie wiem, wjeżdża piątek jak pendolino, albo, nie wiem, weekend mija szybko jak pendolino na zdjęciu. I odezwało się do mnie PKP, Intercity i zapragnęli takie zdjęcia mieć u siebie i teraz komercyjnie z nich korzystają w komunikacji swojej jakiejś marketingowej. Ale to jest tak, że dostajesz też zlecenia od producentów samochodów? Jak to działa? Z samochodami, znaczy tak naprawdę nigdy nie zrobiłem takiego kroku, żeby wyjść z tymi zdjęciami do samych producentów, bo to jak gdyby też myślę, że tutaj potrzeba byłoby jakiejś pracy takiej sprzedażowo-marketingowej, żeby z takimi zdjęciami się pojawić, gdzie się pokazać. Natomiast współpracuję z kolegą Marcinem z Royal Cars of Poland na Instagramie. On czasem otrzymuje jakieś samochody do testów, takie premium auta, a i gdzieś się spotykamy na jakimś tam spocie i te zdjęcia gdzieś wykonuje i na pewno dealerzy czy osoby, które gdzieś mu te współprace tutaj dały, no na pewno widzą efekty, natomiast nie było nigdy z samochodami tak, że ktoś tam bardzo chciał, zapragnął takiego zdjęcia, bardziej jakieś takie prywatne sesje, jak ktoś chce swój samochód gdzieś tam pokazać, to wtedy to takie drobnostkowe rzeczy się pojawiały. A prowadzenie profilu Warsaw by Drone to dla ciebie jest bardziej przyjemność, czy swojego rodzaju reklama, skoro już poruszyłeś ten wątek marketingowy? Nie, myślę, że cały czas to jest pasja i ja generalnie full time taki job mój to nie jest w ogóle fotografia. Fotografia pewnie w przyszłości bym chciał, żeby to było takie zadanie na 100%, aczkolwiek póki co cieszę się po prostu tym, że mogę wziąć drona i pojechać, złapać jakiś fajny wschód, zachód, pochwalić się nim, pokazać na swoim profilu. Działa oczywiście profil też reklamowo, w sensie, że nie wiem, deweloper jakiś postanawia się zgłosić i chce jakąś tam sesję swoich obiektów wykonać, natomiast ja do tej pory nigdzie nawet nie informowałem o tym, że komercyjnie coś robię z fotografii. Bardziej po prostu taka poczta pantoflowa tutaj działa. Jakie jest najtrudniejsze zdjęcie, jakie wykonałeś? Najtrudniejsze zdjęcie? No myślę, że ten Boeing 737 rządowy z Dęblina to było bardzo trudne zdjęcie. Bardzo dużo stresu, bo lotnisko, bo samolot poważny, bo mało czasu. Się okazało, że mam tam, nie wiem, dosłownie 30 sekund do 60, do minuty. Po prostu musiałem się z tym uporać i warunki też wtedy nie były jakieś znakomite wtedy, bo podwiewało i to też był taki
chyba mój początek, myślę, że z pół roku zacząłem w tej technice coś wykonywać, więc to było na pewno stresujące i to jest takie zdjęcie, na które powiedzmy patrzę i wiem, sam wiem, jaki wkład został w to wniesiony, tym bardziej, że wykonałem chyba 3 czy 4 fotografie i w tym jedna rzeczywiście weszła tak totalnie na ostro, która w ogóle wygląda jak render 3D, co też tam w komentarzach się pojawiało, natomiast jest to czysta fotografia. A masz przed sobą jakiś taki cel, który chcesz osiągnąć? Jakąś technikę? Wymyśliłeś coś nowego i musisz to ćwiczyć, żeby wspiąć się na ten szczyt? Mam wrażenie, że z drona to, co mogłem zrobić ciekawego, to, co mi do głowy przyszło, to już jakoś zrealizowałem. On teraz, oczywiście mam jakieś tam cele dotyczące tego, żeby urozmaicić te zdjęcia, na przykład poprzez taką mocną lampę, która na dronie będzie podwieszona i powiedzmy właśnie zdjęcia czy fotografie z użyciem takiej lampy gdzieś myślę, że w tym roku się pojawią. Natomiast tak konkretnie w głowie jakiegoś wybitnie szczególnego celu nie mam i lecę sobie z falą, po prostu robię na bieżąco swoje rzeczy, które robię od lat i być może w tym roku planowałem gdzieś w okresie wakacyjnym spróbować jakiś fajny analog założyć i z analogu jakąś taką sesję wykonać Warszawy i po prostu zrobić z tego odbitki, być może na jakiś cel charytatywny, takie odbitki bym w którymś momencie jako unikatowe po prostu z drona analogiem wykonane wypuścił na aukcję jakąś. Mhm. Lubisz takie dziwne rzeczy montować do drona, bo zamontowałeś też średnioformatowy Faceman, który jest tak. No, wielką kobyłą i na jest. Dronie... No nie jest to też najszybszy sprzęt do pracy z nim. Tak, to jest sprzęt, który jest naprawdę, no można tu śmiało powiedzieć, lata za tym, co jest obecnie wykorzystywane, czy nawet do aparatu, którym robię też, no może nie na co dzień, bo ostatnio jakąś trochę dłuższą przerwę miałem, ale do Sony A7IV, którą steruję z ziemi, zmieniając wszystkie parametry, będą na ziemi, a dron u góry, natomiast Face One wymaga ustawienia ekspozycji na ziemi, ostrości na ziemi i w zasadzie mam tylko zdalne wyzwalanie migawki w tym sprzęcie zrobione, natomiast na pewno sprzęt robi robotę u góry i jakby to ująć, po prostu cieszy swoim efektem, a już później przeglądając te zdjęcia na komputerze, mimo że jest trudnym sprzętem, mimo że trudno to wszystko poustawiać i jest bardzo ograniczony, to daje dużo radości przeglądając te fotografie, które się nim wykonuje w powietrzu. A z czego wynika ta decyzja, żeby doczepić do drona średni format, żeby mieć te... ultra wysoką jakość. No właśnie tak, kurczę, na początku, bo już wcześniej przed Faceman'em przerabiałem Pentaxa średnioformatowego 645Z i zachorowałem po prostu na 100 megapikseli. Tak troszkę myślałem, że poszaleję też z nim, jeżeli chodzi o jakieś komercyjne zastosowania. To oczywiście czasem go gdzieś tam wypożyczam do studia fotograficznego. Zdarzały się jakieś komercyjne zamówienia na tego typu fotografie z tego sprzętu, aczkolwiek wynika to chyba też trochę z mojego lenistwa, że sprzedażowo-marketingowo mi się cały czas nie chce z tym wystartować i traktuję to jako drogie hobby obecnie i tak to wygląda. Jesteś bardziej operatorem drona czy fotografem? Myślę, że fotografem, bo drona, tak jak kiedyś ktoś już takie chyba podobne pytanie mi zadał, drona traktuję po prostu jako statyw. Taki statyw latający i jeżeli chodzi o
o fotografię, to myślę, że on mi tutaj tylko i wyłącznie, no, jeżeli mowa o tej fotografii takiej architektury, prawda, czy takich statycznych obiektów, to używam go po prostu do ustawienia aparatu na zasadzie perspektywy i to wszystko. No oczywiście, jeżeli mówimy o zdjęciach takich tych w ruchu, które wykonuję, no to tutaj już myślę, że trzeba powiedzieć, że jestem bardziej operatorem, bo od tego przede wszystkim zależy to, co wyjdzie. Ale te operatorskie zdolności jednak trzeba mieć bardzo wysokie, żeby część przynajmniej z tych fotografii, które wykonujesz, zrobić. To nie jest tak, że to jest statyw, na którym się stawia aparat. Znaczy ja może rzeczywiście to skróciłem tą drogę od operatora do statywu, natomiast wydaje mi się, że oczywiście jest problem na pewno z tym, że to jest duży dron i patrząc na niego, fajnie by było myśleć, że ktoś rzeczywiście ma uprawnienie na taki sprzęt, bo jest to tak samo niebezpieczne, prawda, jak mniejszy dron. Aczkolwiek myślę, że tutaj samo operowanie dronem, tak samo małym, jak i dużym, w sensie w funkcji manualnych, jest takie samo, prawda? Czyli ten dron posiada GPS-y, które go cały czas stabilizują, więc teoretycznie trzeba sobie tylko wyrobić ruchy tego drona lewo, prawo, góra, dół i tyle, prawda? Oczywiście dochodzą jakieś sytuacje kryzysowe, w którym gdzieś ten dron mógłby, powiedzmy, przyświrować, czy jakiś problem techniczny się nadarzy, gdzie już no, warto mieć jakieś doświadczenie operatorskie, bo trzeba już wtedy jakoś tego drona starać się wyprowadzić, żeby oczywiście nikomu krzywdy nie zrobić. Natomiast no, zmierzam do tego, że jakby operowanie tym dronem nie jest jakieś bardzo trudne, prawda? Poruszyłeś te kwestie bezpieczeństwa i zastanawiam się, jaka mogła być jakaś twoja najtrudniejsza pod kątem bezpieczeństwa sytuacja, z którą się zmierzyłeś? No myślę, że taka najbardziej stresująca, zawsze stresująca sytuacja to są te, w których projekt wymaga latania nad ludźmi. To jest oczywiście numer jeden rzecz. Natomiast takich, które ja miałem, to na pewno Kraków i latanie w samym centrum, na rynku Krakowa, gdzie mieliśmy sesję dla Ryszarda Chorowica, w której mieliśmy do wykonania zdjęcie bazyliki, rynku i po prostu robiliśmy to w niedzielę o godzinie 12, gdzie no po prostu tłumy na tym rynku, były to wakacyjne, chyba był nawet okres jakiś chyba lipiec albo sierpień. No i pełno ludzi, którzy widząc takiego drona, no byli bardzo zainteresowani tym, jak to lata, prawda, więc to było na pewno, stresujące. Oczywiście mieliśmy ogrodzenie od tego drona, no ale zawsze może być taka sytuacja, że podczas startu coś się gdzieś nieszczęśliwego może wydarzyć, aczkolwiek ten dron, którym latam, no jest na tyle bezpieczny, że nawet podczas tam uszkodzenia silnika czy dwóch jestem w stanie dalej nim operować, więc z takich sytuacji chyba to. No ostatnio też taka stresująca trochę sytuacja, aczkolwiek na planie zdjęciowym na teledysku, co prawda plan zamknięty i oczywiście statyści i cała reszta ekipy, która była na planie, była zabezpieczona w jakiś sposób, aczkolwiek było latanie z lampą właśnie nad ludźmi w hali, i to też jest takie zawsze z tyłu głowy operator powinien to mieć, że coś się może wydarzyć i tyle. Wypadki się zdarzają. Oczywiście. W Polsce jeszcze spektakularnego chyba wypadku nie było. Aczkolwiek może tam sobie przypominam, rzeczywiście w 2015 czy 2016 gdzieś tam dron spadł na jakichś pokazach motoryzacyjnych.
ale tam obyło się bez żadnych poważnych skutków dla osoby, na którą ten dron wleciał. Natomiast takich wypadków typu dron spadł, nie wiem, uszkodził coś, w elewację wleciał, to tak. Masz na swoim koncie też jakieś takie wypadki? Mam na swoim koncie takie wypadki, aczkolwiek wszystkie, które mi się przytrafiły, były bez udziału ludzi. Ja też zawsze staram się wybierać te miejsca, w których latam, tak, aby były jak najbardziej bezpieczne, w sensie takim, żeby ludzie gdzieś tam przypadkowi nie przebywali, aczkolwiek mówię, nie zawsze to jest możliwe. Taki najświeższy wypadkiem, który mi się wydarzył, to podczas ostatniej premiery Mavica 3. No i totalnie dron przyświrował ze zero kontroli i wleciał w elewację. Na szczęście to była późna pora, sobota, więc tych ludzi jakoś w tym miejscu za wiele nie było. No dron uderzył w elewację, spadł i został wysłany do serwisu, a od razu szybko wymieniony, więc jakiś problem techniczny tam dosyć spory był, który niby rozwiązali w następnym update'cie, ale wiem, że na pewno coś z dronem było nie tak, bo na ogół z serwisem DJI zawsze są jakieś przeboje i wszystko robią, żeby gdzieś odsunąć winę z siebie. Tutaj w tym przypadku po jednym dniu w zasadzie od razu odpisali, że był problem techniczny. Masz wrażenie, że środowisko droniarzy w Polsce to jest środowisko ludzi odpowiedzialnych? Kij w mrowisko mam wsadzić. No ja wiem, że to jest... to są też twoi ludzie w pewnym sensie, znajomi i tak dalej, ale zastanawiam się, bo wiemy, że ludzie latają bez uprawnień często. I czy to jest tak, że to jest robione chociaż przynajmniej odpowiedzialnie? Kurczę, trudno mi jakoś tak brać odpowiedzialność za innych i kogoś tam oczerniać i mówić, że tak nie powinien, aczkolwiek na grupach dronowych często widać zdjęcia, które gdzieś zostały wykonane niezgodnie z przepisami. Natomiast to środowisko działa tak, że tak egzekwuje, powiedzmy... egzekwuję to prawo w komentarzach, o może tak, po prostu piszę, że było niezgodne, że zdjęcie zostało zrobione niezgodnie z prawem. Część osób nawet nie ma świadomości takiej, że w ogóle jakieś uprawnienia są, tak, bo jeżeli mówimy o takich czasach, w jakich żyjemy, że można pójść do byle elektromarketu i kupić drona z półki i w zasadzie go rozpakować, aktywować i nim latać, to ludzie to traktują po prostu jako taką typową elektronikę, jak nie wiem, jak na przykład zdalnie sterowany samochód, tak, na którego nie trzeba mieć uprawnień, tak sobie myślą, że pewnie tutaj tak samo jest, więc z tego pewnie też wynika z jakiejś tam nieświadomości, no aczkolwiek Urząd Lotnictwa Cywilnego dosyć mocno komunikował chyba w zeszłym i dwa lata temu czasie, że to nie jest tak, że po prostu bierzemy drona i możemy latać, więc myślę, że tutaj jakaś edukacja po stronie urzędu na pewno nastąpiła, aczkolwiek nadal takie rzeczy się na pewno dzieją, ale myślę, że tak patrząc na ostatni rok, to coraz mniej takich, że tak powiem, spektakularnych przekroczeń prawa nie widziałem, także raczej jest okej. Mówisz, że często zdarzają się komentarze w grupach, że dane zdjęcie czy dany film były zrobione niezgodnie z przepisami. To się da tak od tak zauważyć? Myślę, że tak, jeżeli ktoś, nie wiem, mam tutaj na myśli, nie wiem, jakieś parki, tak, narodowe, jeżeli ktoś wrzuca z Tatrami jakiś film albo zdjęcie, gdzie widać, że gdzieś
jest daleko poza jakąś strefą, no to to jest oczywiste. W zasadzie od 2020 roku, kiedy też wyszły przepisy ograniczające wysokość lotu do 120 metrów, no tak samo sprawne oko jest w stanie wychwycić takie zdjęcia z Warszawy, zrobione niezgodnie z przepisami, no bo jak ktoś często lata i wie mniej więcej, gdzie jest ten pułap, nie wiem, patrząc na wieżowce, no to od razu jest w stanie to wychwycić. Więc ja też lubię wrzucić sobie archiwalne na przykład zdjęcia, które mam zrobione nawet na wysokości bodajże 300 metrów, jeszcze kiedy można było przy Warso latać, tak, bo tam był żuraw i tak około 270 metrów na pewno można było się wzbić. To adnotacje zawsze daje, że to było wykonane gdzieś tam w 2019 roku, kiedy jeszcze można było tak latać. A jak to jest, czy trzeba zdobywać, czy często spotykasz się z tym właśnie, że musisz zdobyć jakieś uprawnienie, jakieś pozwolenia na latanie, na konkretne zdjęcia, na konkretne filmy? No tak, to dotyczy tak naprawdę wszystkich miast, które mają, mają w pobliżu lotniska, czyli Poznań, Warszawa, Gdańsk, no wszystkie te większe miasta. I wtedy, no, w zależności od tego, co to jest za strefa, bo zdarzają się nawet trzy, powiedzmy, strefy, które nachodzą na siebie. W Poznaniu jest tak, że jest lotnisko Ławica, tak, jak dobrze pamiętam. Ławica jest w Poznaniu, prawda? Ławica. I nachodzi ze sobą w MCTR wojskowy, więc tak naprawdę trzeba zgodę mieć z lotniska z Ławicy i kontakt, znaczy poinformowanie wieży w Krzesinach wojskowego lotniska, że też się wykonuje jakąś misję, więc tutaj mówimy o jakichś tam dwóch zgodach. No, w Warszawie na pewno też Okęcie, dodatkowo strefa SOP-u dość rozbudowana, więc tutaj Służba Ochrony Państwa, tam też trzeba wysłać jakieś ewentualne wnioski, jeżeli chce się latać w tych strefach, no i tam już jest trochę pod górkę, nie jest tak jak z lotniskiem, gdzie są jakieś procedury i po prostu trzeba je spełnić, żeby otrzymać zgodę. W SOP-ie trochę to inaczej wygląda, jest uzależniona zgoda od tego, czy prezydent jest na miejscu, czy chce im się w ogóle taką zgodę wydać, bo często po prostu, aż w szczególności w ostatnich latach, dość trudno tą zgodę uzyskać i raczej większość wniosków jest na nie. Chyba że realizujemy, nie wiem, jakieś zdjęcia dla instytucji, która jest w tym obszarze i na jej polecenie w piśmie taką zgodę można czasem uzyskać. Mhm. Czy zastanawiam się nad tymi uprawnieniami i tym, jak teraz dużo wymieniałeś różnych uwarunkowań, przepisów i tak dalej. Czy to jest tak, że rzeczywiście to jest powszechna wiedza w środowisku tych bardziej zaawansowanych droniarzy? Bo rozumiem, że jest masa ludzi, którzy kupują sobie po prostu dron, żeby się pobawić i zaczynają i nie wiedzą, ale to jest tak, że to jest powszechna wiedza, bo to są dosyć skomplikowane przepisy, o których ty mówisz. No, to jeszcze nie jest skomplikowane tak naprawdę. Skomplikowane jest dopiero, jak już patrzymy w konkretnej strefie, w której chcemy latać, co tam trzeba wykonać i jakie są uwarunkowania. Natomiast czy to jest powszechna wiedza? No, trudno mi tu za wszystkich odpowiadać, natomiast ja mogę powiedzieć, że ja sam się złapałem z 2-3 razy na złej interpretacji tych przepisów. Jedna ta z tych moich złych interpretacji skończyła się tym, że Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiesił mi uprawnienia na miesiąc i no oczywiście jak gdyby z czasem już takie doświadczenie, aczkolwiek te uprawnienia to straciłem dokładnie chyba w 2020 roku, więc nie tak dawno, nie, w 2000, przepraszam, nie, chyba w 2020, bo to było podczas pandemii w marcu, tak, chyba coś takiego. W ogóle notabene zdjęcie, które wykonałem wtedy,
To było zdjęcie starówki w tym szczycie pandemii, czyli pusta starówka i w ogóle cisza zupełna. Ono zostało wykonane na 100 metrach. Okazało się, że powinno być wykonane do 30 metrów takim małym dronem. Natomiast jeżeli miałbym zgodę SOP-u, czyli tej Służby Ochrony Państwa, no to wtedy mogę do 100 metrów lecieć. No ale tej zgody nie miałem. Byłem przekonany, że jednak małym dronem mogę te 100 metrów tam zaliczyć, no ale okazało się, że jednak nie. W każdym razie zdjęcie, które wykonałem wtedy, zajęło drugie miejsce w kategorii COVID-19 na ogólnoświatowym przeglądzie zdjęć dronowych w 2020 roku, więc zostałeś nagrodzony za łamanie prawa. Tak można powiedzieć, dokładnie. Niektórzy twierdzą, że nadal to celowo zrobiłem, no ale to już pozostawiam. Czy to jest tak, że instytucje różne, które kontrolują ruch lotniczy, często zawieszają właśnie uprawnienia albo prowadzone są innego rodzaju postępowania? Jak to wygląda? Egzekwowane jest to prawo? Czy jest egzekwowane? Trudno mi powiedzieć. No ja byłem takim spektakularnym wydarzeniem, myślę, bo też się z tym chęcią podzieliłem na swoich social mediach, bo trochę... I to trochę zahaczało żeby to było łagodnie powiedziane. No ktoś po prostu doniósł na mnie do urzędu na to zdjęcie. Aczkolwiek ja też publikując je na swoim oficjalnym profilu, ktoś tam zapytał w komentarzu, na jakiej wysokości było wykonane, więc gdybym wiedział, że było niezgodnie z prawem wykonane, to bym nie napisał 100 metrów, a tak napisałem, więc gdyby wszystko było na talerzu tutaj. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakieś inne przypadki, ja chyba nie słyszałem o takich konsekwencjach w stosunku do innych droniarzy. No coś tam cały czas, gdzieś tam oczywiście środowisko trochę jest straszone, typu, że tam urządzenia takie specjalne, które identyfikują drony, niby są. I te rzeczywiście urządzenia potrafią tam w promieniu 6 kilometrów rejestrować drony w DJI-a, czyli jaka wysokość, jaki lot, no cały lot jest jak gdyby przekazywany, natomiast nigdy jakiejś takiej spektakularnej akcji nie było, a pewnie bym słyszał, gdyby te urządzenia rzeczywiście komuś zawiesiło uprawnienie albo, no nie wiem, oczywiście to są jakieś tam operacyjne rzeczy i pewnie urząd czy PASZP raczej tym się nigdy chwalić nie będzie, że dzięki temu zostały komuś uprawnienia zabrane, ale mówię, nie słyszałem nigdy o czymś takim. Wspominałeś za to chwilę temu o spektakularnych przypadkach przekraczania tych granic, które wprawdzie nie dotyczą ostatnich lat, ale poprzednich. To jakie ci przychodzą pierwsze do głowy takie właśnie spektakularne naruszenia prawa? Ojej, no jest do tej pory taki człowiek na Instagramie, który publikuje zdjęcia. W ogóle tak, może powiedzmy, że drony, bo to też jest istotne, drony DJI-a generalnie mają taką blokadę pułapu do 500 metrów, więc mogą teoretycznie bez jakiegoś hakowania, co obecnie jest tam powiedzmy przy nowych dronach dosyć skomplikowane, ale jest tak, że ten górny pułap to jest 500 metrów. Jest taka osoba, która publikuje zdjęcia z takiej wysokości. To są zdjęcia o tyle, oczywiście są piękne, bo z góry fajnie wszystko ponad iglicami fajnie wszystko wygląda. Natomiast te zdjęcia są wykonywane, szczególnie takie jedno, w strefie korytarza dla samolotów, prawda, z pasa chyba 29, które wylatują samoloty, wchodzą już na taki dosyć wysoki pułap w miejscu, w którym ten człowiek tam sobie gdzieś robi fotografię, no i jak gdyby dalej sobie funkcjonuje, więc powracając do tego tematu egzekucji od strony urzędu, no nic się jak gdyby z tym nie dzieje i tutaj to jest może dobry przykład do tego, że jest dużo straszenia, ale mało jakiegoś egzekwowania tego. Mówiłeś, że jesteś bardziej fotografem niż droniarzem, że dron to dla ciebie jest bardziej statyw niż
niż coś, na czym się koncentruję, że jednak aparat to jest ta podstawa. Wiem, że część fotografów ma tak, że zawsze noszą przy sobie różnego rodzaju aparaty, żeby nie ominąć tego jednego ważnego momentu. Czy ty masz tak, że często masz przy sobie na przykład dron? Bo zdarzają się takie warunki, że potem żałujesz, że go nie miałeś przy sobie? Tak, tak. Ostatnio w bagażniku wożę cały czas w zasadzie drona. Czasem nawet dwa. To po prostu wynika z tego, że mi się nie chce pakować i zanosić tego do domu. No i dzisiaj była taka sytuacja właśnie ciekawa, jak odwoziłem syna do szkoły. To była chyba 7:30 i księżyc taki, kurczę, wielki w pełni. Jeszcze się tam tlił, świecił, aczkolwiek no nie zdążyłem, 10 minut po tym już stawał się coraz mniej widoczny, ale tak, jeżeli mowa właśnie o takich sytuacjach, to staram się coś mieć, żeby właśnie skorzystać z tego. Mhm. To jak dużo czasu zajmuje ci? Bo mówiłeś, że teraz jakby minimalnie nie zdążyłeś na tę sytuację, którą zauważyłeś, to jak dużo czasu potrzebujesz, żeby zareagować właśnie na taką wyjątkową sytuację, którą widzisz? Okej, no dzisiaj gdyby to wynikało po prostu z logistyki, już musiałem szkołę odwiedzić i z tej szkoły pojechać w taką lokację, w której mi się wydawało, że to będzie okej. Natomiast też miałem ze sobą akurat dużego drona, który też wymagał jak gdyby rozpakowania, rozłożenia i przygotowania go do startu, więc jakieś tam 5 minut pewnie mi uciekło, ale na ogół jak jeżdżę, że to mam ze sobą jakiegoś Mavica, aktualnie tam z trójką gdzieś dosyć często wyjeżdżam i no tutaj już raczej jest szybki start, 2 minuty i już można spokojnie lecieć, aczkolwiek z takich sytuacji, o których mówimy, to pewnie jakiś zachód słońca, gdzie rzeczywiście tego drona używałem. Jeśli miałbyś mnie spytać, co takiego pamiętam szczególnego właśnie, kiedy taki dron się przydał, to nie mam nic jakiegoś szczególnego chyba w pamięci. Czy masz jakieś dronowe, specjalne plany na 2022 rok? No to tak jak wspominałem, na pewno z tym aparatem analogowym chciałbym spróbować coś na kliszy zrobić. I to w sumie nie będzie się różniło bardzo od latania dronem z Phase One'em, prawda? No nie, właśnie będzie identycznie, bo jak gdyby tylko kwestia wyzwalania jakiegoś serwa do wyzwolenia, natomiast cała ekspozycja, wszystko tak samo będzie ustawione. Ewentualnie jeszcze naciągnięcie kliszy, no to zobaczymy, jeszcze będę się tutaj z kolegą konsultował, jak to tam mniej więcej rozwiązać. I z takich dronowych rzeczy, no to tak jak tam na początku chyba wspominałem, jakichś takich wielkich celów fotograficznych z dronem tutaj nie mam. Myślę, że będę sobie płynąć na tej fali i coś ciekawego na pewno w tym roku się wydarzy. No planuję dociągnąć do końca swój projekt taki, który od kilku lat męczę, można by to tak nazwać, czyli całe wybrzeże Bałtyku obfotografować dronem i też przy okazji sfilmować, czyli zrobić jakąś taką kompilację po prostu wszystkich miejscowości nadmorskich. I to się dzieje, to już 3 lata trwa. No za każdym razem gdzieś coś stoi na przeszkodzie, a to uszkodzone auto, a to załamanie pogody, a to jakieś sprawy osobiste. Natomiast jakbym miał zsumować te wszystkie miejscowości, które są nad morzem, to praktycznie mam już każdą, tylko nie w tym samym roku, a chciałbym po prostu od A do Z pojechać i zrobić to za jednym zamachem. To myślę, że to jest taki najważniejszy cel i plan, jeżeli chodzi o dronowe tematy. No i patrząc na ostatni temat tych pociągów i tego fanpage'u, który wystartował, myślę, że chyba
pójdę też w kierunku podzielenia i pociągów, i samochodów, i samolotów, i zmiksowania wszystkiego razem w tej technice, którą wykonuję, i stworzenia fanpage'y właśnie, każdy dedykowany do każdych jakichś, powiedzmy, obiektów, czy do różnej maści innych rzeczy, czyli takie bardziej social mediowe plany, myślę, niż stricte dronowo, nie wiem, coś nietypowego z drona. Myślę, że nic takiego na razie w głowie nie mam. Nadal masz frajdę z latania dronem? Tak. Mhm. Z dronem myślę, że jest tak, a szczególnie właśnie takie jeżdżenie na te pociągi. Zawsze mam tą godzinę, dwie dla siebie. To latanie mnie jakoś tak wycisza i relaksuje, że póki co jest to element pasji, co jakoś mnie tam buduje i motywuje. Dlatego też to, co mówiłem na początku, gdybym miał to robić tak stricte komercyjnie, to rzeczywiście myślę, że w którymś momencie mógłbym się gdzieś tam zacząć wypalać i przestałoby mi to sprawiać frajdę. Natomiast jestem cały czas. Oczywiście są momenty, w których mi się tam nie chce. Mam tak, że na przykład jadę na te pociągi i zanim, nie wiem, rozłożę drona, mija godzina, bo a to Instagram, a to Facebook, a to coś i cały czas mi się nie chce. Ale jak już włączę, odpalę tego drona i zacznę latać, to już jestem na tej swojej takiej fali relaksu, można tak to powiedzieć. Z głową w chmurach. Z głową w chmurach, no. Do 120 metrów. Rafał Ganowski, dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie.